Ale w Europie Zachodniej z kolei te przepisy są jaśniejsze, ale są mega szczelne. To znaczy, że już nie masz za bardzo pola do popisu, jak te przepisy obejść. W Polsce prawo nadal jest dziurawe jak ser szwajcarski. A to powoduje, że jeżeli wiesz, jak te przepisy ładnie wykorzystać, to możesz mieć taką stawkę opodatkowania, jakiej w Europie Zachodniej mogą marzyć. Polska piekiełko podatkowe, a z drugiej Polska Raj podatkowy, w zależności od tego, jak na to spojrzymy. Jeżeli chodzi o Polskę, naprawdę sposobów optymalizacji jest bardzo dużo. I czy można zejść do 4-2% podatku dochodowego? Można. I tu mówię o Cicie plus Picie plus Zusie, jeżeli się to dobrze poukłada. Żeby pomóc trochę jeszcze tym naszym polskim przedsiębiorcom, to przemycę kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, tak? Na które może nie wpadli, bo nie zapytali, a może im się przydadzą. I co można zrobić w tej Polsce, chociażby w tej chwili, na 2024? Nam zależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl. Największa moc pomagania. Zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. Dzień dobry, Wojciech Siryk, nam zależy.pl. Ten świat jest nasz, a dzisiaj moim i Państwa gościem, dyrektor finansowy w Independent Finance, Mateusz Tomczyk. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, że znowu tu jestem. Standardowo w ramach ogłoszeń przypominam o subskrypcji naszego kanału, o aktywności pod tym filmem, no i oczywiście o mojej akcji Sklep. sklep.namzależy.pl łamane przez akcja. Jeśli ktoś nie wie, o jaką akcję chodzi i brzmi to dla niego trochę tajemniczo, no to po prostu zachęcam do odwiedzenia tej strony. A my tymczasem, oczywiście jak to na naszym kanale, prosto do sedna. Pytanie numer jeden. Jakie błędy najczęściej na początku swojej drogi biznesowej Popełniają przedsiębiorcy. Pytam oczywiście o kwestie podatkowo-księgowe. No jasne, bo tych błędów może być dużo, tak? Natomiast jeżeli skupimy się na tych kwestiach podatkowo-księgowych, to zauważyłem przy rozmowach, przy, przy osobach, które otwierają swoją pierwszą działalność, bo najczęściej to jest działalność, ludzie bardzo się boją na początek otwierać spółek, spółka jest dla dużych biznesów, nic bardziej mylnego, można oczywiście zaczynać od razu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zresztą sobie też dzisiaj o tym powiemy, kiedy warto to robić, ale właśnie, wracając do sedna, jakie są najczęstsze błędy? Najczęstszym błędem jest zafiksowanie się tylko na przychodzie. Jeżeli spotkasz Nowo, świeżo upieczonego przedsiębiorcę i zadasz mu pytanie, jaki on ma pomysł na swój biznes, jaki on ma plan, to on Ci opowie wszystko o tym, co chce sprzedawać, komu chce sprzedawać, za ile, jak będzie zdobywał nowych klientów, jak będzie wchodził na nowe rynki. Ale jeżeli zadasz mu pytanie, okej, okay, ale jak optymalizujesz koszty? Na jakiej podstawie będziesz podejmował decyzję, który koszt jest fajny, zasadny w spółce, on będzie generował Ci dodatkowe przychody? A kiedy to jest tak naprawdę taka kula u nogi, obciążenie? W jaki sposób wybrałeś formę, dobrą formę opodatkowania, która powoduje, że możesz zarobić jeszcze więcej? Albo w jaki sposób będziesz korzystał z nowoczesnych technologii, które spowodują, że będziesz mógł zrobić szybciej i więcej tej Twojej pracownicy, to często zdajesz odpowiedź. O tym też jeszcze nie myślałem. Najpierw to ja muszę coś zarobić w tym biznesie, tak? Żebym dopiero skupił się na tym, jak będę optymalizował koszty, jak będę optymalizował swój czas pracy. Uważam, że to jest błędne podejście, ponieważ powinniśmy od razu zacząć od tego, żebyśmy optymalizowali całościowo ten nasz biznes. Podam przykład, bo to będzie chyba najbardziej rozsądne. Załóżmy sobie, że ma... i to jest przykład życia wzięty. Załóżmy, że mamy biznes i mamy przedsiębiorcę, który otwiera nową działalność gospodarczą i byłby to handel towarami. Bardzo powszechne, nie? kupuję sobie z różnych krajów, sprzedaję do różnych krajów, nie ma znaczenia, czy kupuję z Azji, czy kupuję z Europy Zachodniej, nie ma znaczenia. Ale mogę wybrać różne drogi, którymi będę podążał. No i niestety, jeżeli jakąś drogą pójdę, to już nie będę mógł się cofnąć, tak? Czyli jakby przechodzę przez te drzwi, już drugi raz nie będę mógł ich wybrać. Jeżeli założę firmę, jedną samą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, i niestety nie rozumiem tego, ale bardzo często przedsiębiorcy Polscy wybierają zasady ogólne. To trochę taki zakład między Tobą a Urzędem Skarbowym, czy będziesz miał dochód większy niż 120 tysięcy złotych. Jeżeli tak, to oddajesz im 32%. Jeżeli nie, to może wyjdzie to trochę lepiej niż podatek liniowy. No i załóżmy, że prowadzisz sobie faktycznie taki biznes w handlu towarami. Miałeś świetny rok, pierwszy rok, okazało się, że wszyscy chcą kupować Twoje towary, więc jest sprzedawałeś i kupowałeś kolejne, miałeś pół miliona dochodu. Okazuje się, że od tej różnicy 120 tysięcy złotych aż do pół miliona musisz zapłacić 32% podatku, do tego składkę z zdrowotną oczywiście 9%, i okazuje się, że ponad 41% tego, co zarobiłeś, oddajesz do Urzędu Skarbowego, bo wybrałeś taką formę działalności. Opcja numer dwa. Mógłbyś założyć jednoosobową działalność gospodarczą na podatku liniowym. Wtedy byś płacił 19% podatku, no i oczywiście do tego byś płacił składkę z zdrowotną 49%. Czyli około 25% tego, co zarobisz, odprowadzasz do Urzędu Skarbowego. Opcja numer 3. Tak jak mówiliśmy, dużo ludzi boi się spółek, bo to jest nowy biznes, po co mi spółka? Spółka to duże biznesy. Absolutnie nie. Załóżmy, że zdecydowałeś się i założyłeś sobie taką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale na tycie estońskim w Polsce. W pierwszym roku nie musisz mieć żadnych pracowników, później możesz zatrudniać studentów na najniższą krajową, żeby spełnić wymóg, który jest zapisany w ustawie, więc to też nie jest strasznie duży ból. Dodatkowo masz osobę, która może ci pomagać w biznesie i nie płacisz żadnego podatku dochodowego rok do roku, ponieważ podatek powinieneś zapłacić dopiero w momencie wypłaty dywidendy przez tą spółkę. A dywidendy nie musisz wypłacać, jeżeli wiesz, że są inne sposoby wypłacenia pieniędzy z tej spółki na o wiele niższym podatku. Można korzystać z jednosobowej działalności gospodarczej na ryczałcie. Można korzystać z umów o dzieło. No i w takiej sytuacji te pieniądze, które na innych formach działalności musisz odprowadzić do urzędu skarbowego i do ZUS-u, możesz przeznaczyć na nowe towary, które kupisz i sprzedasz. Zarobisz jeszcze więcej. Mamy efekt kuli śniegowej, tak? Czyli tak naprawdę efektywnie, nawet jeżeli byś chciał sobie wypłacać część środków, to przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością e, na CIT-ie estońskim, korzystając z mądrych rozwiązań, jak umowa o dzieło czy fakturowanie z jednostej działalności gospodarczej, mógłbyś efektywnie mieć kilka procent podatku w skali roku. Całą resztę przeznaczasz na biznes. Czyli 10 razy mniej niż jakbyś wybrał zasady ogólne. No i o to tutaj chodzi, tak? Jeżeli ja podejmę tę decyzję na sam początek prowadzenia mojego biznesu, to mój majątek po kilku latach może być wielokrotnie większy niż kolegi, który prowadził do, do taki sam biznes, ale niestety w złej formie działalności. Tak samo jest z kosztami, tak samo jest z innymi kwestiami, które też powinniśmy optymalizować w firmie. Czy można mówić o istnieniu jakiejś dobrej strategii? Na prowadzenie, na zakładanie własnej firmy? Zdecydowanie tak. Ogólnie, tak jak powiedziałem, powinniśmy skupić się na wielu kwestiach. Oczywiście, przychód jest piekielnie ważny, ale nas powinien interesować zysk, bo tak naprawdę to jest to, co nam zostaje na sam koniec. Zyski to po opodatkowaniu. Bo mógłbyś zarobić milion złotych? Przepraszam, zarobić. Mógłbyś mieć milion złotych przychodu, ale jeżeli będziesz 900 tysięcy złotych kosztów i podatków, to na koniec masz tak naprawdę 100 tysięcy złotych, z którym możesz zrobić co chcesz. I to jest taki sam poziom zysku, jakbyś miał przychodów 200 tysięcy, a kosztów i podatków 100. Nadal masz 100 tysięcy zysku. Tutaj trzeba zrozumieć, że żebyś miał jak największe zyski w firmie, to nie powinieneś skupiać się tylko na przychodach, ale też na zmniejszaniu kosztów. Na zwiększaniu efektywności, na szukaniu dobrych rozwiązań, które pozwolą Ci nie płacić tak dużych podatków. I w ten sposób podwójnie zyskujesz, tak? bo zwiększasz swoje przychody, zmniejszasz koszty, Twój zysk na koniec jest o wiele wyższy. Więc ja rozpoznaję takie cztery m, sektory, które. M, Zawsze trzeba sprawdzić, jeżeli prowadzę biznes, jeżeli zweryfikuję, że faktycznie tu mam wszystko poukładane, no to znaczy, że prawdopodobnie wyprzedzę konkurencję. Tak? Bo bardzo wiele firm na to nie zwraca uwagi. Jedna rzecz to jest właśnie ten sektor kosztowy. Czyli powinienem zdecydować, które dla mnie koszty są dobre, a które nie. Niestety często jest tak, że księgowa dzwoni do przedsiębiorcy i mówi: Masz bardzo duży dochód, wymyśl sobie jakieś koszty. To jest szukanie kosztów w grudniu na siłę. Rzeczy, których absolutnie w firmie nie potrzebujesz. Jeżeli zrobisz dobrą formę działalności. To nie musisz się tym martwić, bo jeżeli masz przykład owocy testoński w Polsce, to możesz mieć super dochód i tak podatku nie zapłacisz. Później, na spokojnie, kiedy zobaczysz, że masz fajną okazję inwestycyjną, wykorzystasz te środki. Druga rzecz to chociażby ta właśnie forma opodatkowania, która się zazębia nam troszeczkę z kosztami. Trzecia rzecz to kwestia właśnie optymalizacji procesów, korzystania z nowoczesnych narzędzi. Bardzo często jest tak, że możesz coś zrobić przez 10 godzin, ale jeżeli wykorzystasz odpowiednie narzędzia, w tej chwili mamy sztuczną inteligencję, ale ogólnie mamy bardzo rozwiniętą technologię, to może się okazać, że możesz to zrobić w godzinę. I wcale nie musisz za to dużo płacić. No i kolejna rzecz, której bardzo się ludzie boją: outsourcing. Nie musisz robić wszystkiego sam. Bardzo często popełniany błąd w zakładach produkcyjnych. Nie musisz mieć własnej restauracji, stołówki dla pracowników, nie musisz mieć pralni odzieży roboczej, bo może się okazać, że ktoś inny na efekcie skali może to zrobić o wiele taniej. Automatycznie odpada ci obciążenie administracyjne, bo ktoś musi tego wszystkiego pilnować, ktoś musi to wszystko logistycznie zaopatrzać, Musisz kogoś zatrudnić, kto to albo ugotuje, albo wypierze. Nagle się okazuje, że masz o wiele więcej czasu, więcej energii i mniej wydajesz, bo możesz przeznaczyć te pieniądze na coś innego. Także jest ja tych sektorów cztery i uważam, że na nie warto zwrócić uwagę. No tak, jeżeli dokładamy sobie w firmie, niech będzie ten przykład, powiedzmy z produkcją przemysłową i stołówką, jakiś kolejny typ działalności, czyli właśnie gastronomię, no to też kosztownym jest proces uczenia się tego wszystkiego, wdrażania procesów gastronomicznych do firmy produkcyjnej. Zgadza się, czy możemy mówić o jeszcze jakichś błędach? Tak, ogólnie tych błędów jest bardzo dużo, tak? No bo oczywiście im więcej przedsiębiorców, tym więcej pomysłów, jak coś można zrobić, niestety nie tak, ale to nie jest wina przedsiębiorcy. To jest wina tego, że po prostu nie ma doświadczenia w tym zakresie. Jeszcze, tak, szczególnie jeżeli zaczyna swoją drogę. Jeżeli chodzi o te koszty, to, to no, dobrym przykładem jest chociażby to, że te gorączkowe koszty, które są robione na siłę, często są złą decyzją. Tutaj znowu mamy tą samą zasadę z tymi drzwiami. Jeżeli ja mam pieniądze, które mogę w jakiś sposób wydać, to mam kilka drzwi, przez które przejdę już raz, nie będę mógł przez nie przejść. Jeżeli wydam to na ten rzekomy fotel, tak? o którym mówiliśmy, to niestety, ale tak naprawdę wrzuciłem pieniądze, można powiedzieć, w błoto. To nie jest oszczędność, że nie zapłaciłem podatku. Kupiłem fotel, który absolutnie nie był mi potrzebny. Jeżeli ja mógłbym za to kupić jakąś maszynę, dzięki której mam dodatkowe zyski, świetnie, o to tutaj chodzi. Bardzo często też przedsiębiorcy boją się kredytów. I tutaj znowu musimy to odpowiednio przeanalizować, bo niektórzy przedsiębiorcy w ogóle boją się kredytów, a drudzy, jakby mogli, to by wzięli je do oporu. <laughs> Odnośnie tego, żeby skalować swoją działalność, powinniśmy przeanalizować, jaki tak naprawdę końcowo jest koszt tego kredytu. Kosztuje mnie to ile rocznie? 7%? 8%? Jeżeli tak, to powinienem przeznaczyć to na takie narzędzia, na takie maszyny, na takie produkty, które pozwolą mi zrobić 12-15%, i to w obiektywnym działaniu, tak? czyli nie w życzeniowym, że na pewno uda mi się to wszystko sprzedać. Ale. Chłodną kalkulacją, jeżeli się okaże, że mogę zarobić półtora raza tyle, ile mnie kosztuje ten kredyt, to jest dobra inwestycja. Oczywiście też powinienem pilnować, żeby ten poziom jakby zadłużenia nie był zbyt wysoki, ale dobrze czasami zaufać specjaliście, który pomoże to wszystko wyliczyć, bo dzięki temu znowu możesz skalować sobie biznes. Nie musisz obracać tylko swoimi pieniędzmi, ale też możesz obracać pieniędzmi, które dostaniesz z banku, o ile będziesz mógł to dobrze wykorzystać. I tutaj też mam przykład. Jeden przedsiębiorca miał taki pomysł, że chciałby mieć bardzo drogie auto. I jeszcze musi kupić towary, tak, który będzie obracał w firmie. Więc doszedł do wniosku, że towary kupi na kredyt, a samochód za gotówkę, bo akurat miał gotówkę w firmie. Przeanalizowaliśmy sobie to wszystko. Okazało się, że auto wcale nie musi być na takiej półce wysokiej, jakie miało być. Po drugie, jeżeli auto jest zbyt drogie, to nie rzucimy w całości go w koszty. To też przekonało przedsiębiorcę, bo trzeba o tym wiedzieć. I okazało się, że można wziąć auto w leasing no, z niższej półki cenowej, która nadal jest OK. Nie musimy brać żadnego kredytu, ponieważ te pieniądze, które są w spółce, można przeznaczyć na zakup towarów rentownie, wyszło to idealnie, tak? O wiele lepiej niż jakby przedsiębiorca zrobił swój pierwotny pomysł, który sobie zaplanował. Jeżeli chodzi o outsourcing, no to też już sobie powiedzieliśmy, tak? Pralnia, która specjalizuje się w tym, będzie miała o wiele lepszy koszt jednostkowy, więc też będzie mogła dać nam lepszą cenę, bo ona się zajmuje tylko i wyłącznie praniem. Ona ma dużo pralek, ona wie, jak to serwisować, ona kupi w cenach hurtowych środki czystości, my nie musimy tego robić. Automatycznie w takiej sytuacji mamy problem z głowy i ceny będą, koszty będą albo takie same, jakbyśmy robili to sami, albo może nawet niższe, jeżeli mamy duże przedsiębiorstwo. Jeżeli chodzi z kolei o kwestie przyspieszenia pracy, to może się wydawać abstrakcyjne, bo wiem, że Ty też jesteś zwolennikiem technologii, ale miałem takie dwa ciekawe kwestie, dwie ciekawe kwestie u przedsiębiorców. Jedna dotyczyła firmy, która miała oddziały w Polsce i za granicą. Te oddziały oczywiście ze sobą się komunikowały. To była komunikacja wewnętrzna, także to nie były żadne jakieś pisma procesowe, ale oddziały rozmawiały po angielsku, oddział w Polsce rozmawiał po polsku. I oddział polski zatrudnił pracownika na pełen etat, który dostawał w języku angielskim wiadomość od oddziału zagranicznego, on to ręcznie tłumaczył sam, wysyłał do polskiego oddziału, na język polski to tłumaczył, dostawał odpowiedź po polsku, on to ręcznie tłumaczył i wysłał z powrotem. Jak oni usłyszeli, że w tej chwili tak naprawdę jest tłumaczenie maszynowe dostępne za darmo, to się bardzo zdziwili. Dla mnie było nieprawdopodobne, tak? że ktoś może o tym nie wiedzieć, ale jednak. Szczególnie jeżeli ktoś prowadzi biznes od 20 lat, mówi, od zawsze tak działam. To jest też problem. Tak? No i właśnie jakby w ten sposób można było bardzo przyspieszyć tą pracę w firmie. Kolejna rzecz to chociażby standardowe biura księgowe. Nie wiem, czy mia miałeś z tym styczność, czy nie, a często jest tak, że jest sobie pani Halinka w biurze, i do pani Halinki musisz dokumenty przynieść w wersji papierowej. I pani Halinka, każdy ten dokument musi sobie zaksięgować. Ręcznie. W tej, chwili, w tej chwili są już systemy, które pozwalają automatycznie PDF-y szczytywać, automatycznie wstępnie je zaksięgować, a księgowy jedyne, co będzie musiał zrobić, to zaimportować do programu i zweryfikować, czy się dobrze zaksięgowało. Może zrobić pięć razy więcej pracy w tym samym czasie. I właśnie o to chodzi, żebyśmy korzystali z tych nowoczesnych technologii, żebyśmy ułatwiali sobie życie, ułatwiamy życie pracownikom. Pracownicy mogą zrobić o wiele więcej. I to wcale nie jest tak, że my teraz im dorzucamy dużo ciężkiej pracy i oni się nie wyrobią. Oni mają więcej czasu. Dzięki temu, że korzystają z nowoczesnych narzędzi i mogą zrobić inne obowiązki. To jest zysk dla, dla przedsiębiorcy i dla pracownika. Tak, właśnie jeśli chodzi o te wszystkie rady związane z przedsiębiorczością i o tym, co tutaj powiedziałeś, a propos tego, że ktoś może czegoś tak po prostu nie wiedzieć, to ja też na przestrzeni lat widzę, że oczywiście edukacja, te wszystkie wykłady, wywiady to wszystko jest bardzo ważne, ale czasami życie naprawdę bardzo potrafi ułatwić wypowiedziane przez kogoś jedno proste zdanie, czasem nawet w prywatnej rozmowie, bo człowiek najzwyczajniej o czymś nie wiedział. A jeszcze co do magicznego słowa koszty, to oczywiście tutaj na tym kanale wszyscy wiemy, czym są koszty i o co z nimi chodzi. Natomiast yy, bawi mnie czasami wręcz, jak ono jest odbierane przez niektóre osoby, które nie mają związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo yy, tam czasami funkcjonuje takie przekonanie, że koszty, brać coś w koszty, odpisywać coś, to jest niemal mieć to za darmo. Dokładnie tak, a wcale nie powinniśmy tak na to patrzeć, tak? Bo te koszty w grudniu, które właśnie robimy, tak? Niestety, bardzo wielu przedsiębiorców je robi, to uważa, że ma coś za darmo, bo nie zapłacił skarbówce. Absolutnie nie. Pamiętajmy, że tak naprawdę za 80% płacisz ty, a za 20% tak naprawdę odliczasz sobie z urzędu skarbowego. Nie masz tego za darmo. Po drugie, masz utracone korzyści, bo te pieniądze mógłbyś przeznaczyć na coś innego, co pozwoli ci zarobić. Nie? Tak, tak, tak. Naprawdę co najmniej kilka razy zdarzało mi się słyszeć gdzieś tam w rozmowie, że ktoś mówi do kogoś, no ale ty to masz w koszty, bo masz firmę. Tak. No ale to, to nie oznacza, że ma to za darmo przecież. Idźmy dalej. Wydaje mi się, że z tego nagrania wybrzmiewa taki przekaz, że tak naprawdę jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, to trzeba sobie to wszystko po prostu dobrze poukładać i jest fajnie. No ale trochę inne rzeczy słyszy się w internecie czy na YouTubie. Więc jak to w końcu jest? Czy biznes w Polsce prowadzi się dobrze, sprawnie czy niekoniecznie? No i teraz co powiem, to będzie niedobrze, tak? Bo <laughs> zawsze będzie druga część yy, widzów, która powie, absolutnie się z nim nie zgadzam. I oczywiście będziemy miała rację, tak? Bo zależy od tego, jakie mamy doświadczenia. Więc jeżeli chodzi o biznes w Polsce, to może tak, skupmy się na faktach, a później powiem, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli chodzi o fakty, to mamy szóste miejsce od końca w rankingu wolności gospodarczej. I najbardziej nam ciąży na tym rankingu... W Unii czy w Europie? W ogólnie to jest taki ranking, który obejmuje kraje Unii Europejskiej i poza Unią, nie? Natomiast jest taki jakby, jest taka, taki podmiot Tax Foundation i on robi taki jakby ranking konkurencyjności gospodarczej, nie? Polska jest bardzo nisko, zawsze była bardzo nisko, teraz też jest nisko. I jeżeli chodzi o to, co nam najbardziej ciąży w tym rankingu, to niestety, ale skomplikowane przepisy vat no i powiedzmy sobie wprost, one są skomplikowane, bo w zależności od tego, jaki towar kupisz i jak go później ewentualnie zużyjesz, to już możesz mieć różną stawkę VAT-u. Szczególnie w gastronomii to jest bardzo skomplikowane. Natomiast poza tym też ogółem skomplikowanie przepisów i jakby polskich i międzynarodowych, które są stosowane w Polsce, też nam bardzo ciąży na rankingu. Czyli jesteśmy bardzo nisko. Czy polskie prawo jest skomplikowane? Oczywiście, że tak. Czy bardzo często się zmienia? No tak, w tym roku może jest spokojniej, ale ogółem bardzo często się zmienia. Jest bardzo duży chaos. Ale w Europie Zachodniej z kolei te przepisy są jaśniejsze, ale są mega szczelne. To znaczy, że już nie masz za bardzo pola do popisu, jak te przepisy obejść. W Polsce prawo nadal jest dziurawe jak ser szwajcarski. A to powoduje, że jeżeli wiesz, jak te przepisy ładnie wykorzystać, to możesz mieć taką stawkę opodatkowania, jakiej w Europie Zachodniej mogą marzyć. I jest to fakt, ze względu na to, że mamy bardzo wielu klientów z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, z Francji, z Belgii w tej chwili, którzy chcą otworzyć spółkę w Polsce, żeby się optymalizować podatkowo. Czyli. Z jednej strony polska piekiełko podatkowe, a z drugiej polska raj podatkowy, w zależności od tego, jak na to spojrzymy. Jeżeli chodzi o Polskę, naprawdę sposobów optymalizacji jest bardzo dużo. I czy można zejść do 4-2% podatku dochodowego? Można. I tu mówię o Cicie plus Picie plus Zusie, jeżeli się to dobrze poukłada. Przyznam szczerze, że mi się to nie do końca podoba, oczywiście wiem, że lepiej jest, jeśli coś wydaje się piekiełkiem, a można sobie zrobić raj, okej, okay, to jest fajna droga, natomiast wolałbym, żeby ten raj po prostu był, bo nie podoba mi się coś takiego, że spryciarz odnajdujący się w przepisach potrafi sobie ten raj zrobić, a człowiek, który nie jest z tym obeznany... Musi po prostu poświęcić czas, uczyć się tego wszystkiego, szukać, pytać, nie wiem, rozmawiać z ludźmi takimi jak ty. No, to jest też kosztowny proces. Zgadza się, no niestety, nie powinno tak to wyglądać. Natomiast, no wiemy, jak wygląda polskie prawo i obawiam się, że niestety tak dalej to będzie wyglądało. I... Też problemem jest to, że wielu polskich przedsiębiorców po prostu nie może mieć biznesu za granicą, bo nawet jeżeli go założy, to i tak fizycznie wykonuje go w Polsce. Tak? Więc jeżeli i tak, i tak tu produkuje, jeżeli i tak, i tak tu sprzedaje, to jestem wręcz zmuszony, niestety, ale prowadzić biznes w Polsce. Czy są lepsze kierunki? Oczywiście, że tak. Można gdzieś prościej prowadzić biznes, ale nie zawsze możesz to zrobić zgodnie z przepisami. No i to jest ten problem, tak, że musimy jakoś się w tym polskim systemie prawnym poruszać. Też uważam, że zdecydowanie lepiej by było dla gospodarki, jeżeli przepisy byłyby o wiele prostsze. No ale na razie jest jak jest, więc może. Żeby pomóc trochę jeszcze tym naszym polskim przedsiębiorcom, to przemycę kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, tak? na które może nie wpadli, bo nie zapytali a może im się przydadzą. I co można zrobić w tej Polsce? Chociażby w tej chwili, na 2024. Eee, korzystajmy z CIT-u jeżeli możemy z niego korzystać. CIT estoński w Polsce. Kiedyś w pierwszym wydaniu był masakryczny. Teraz nie wydaje się już taki głupi. Można z niego korzystać. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przykładowo, może podlegać pod CIT estoński w Polsce. CIT estoński w Polsce polega na tym, że nie płacimy w ogóle podatku dochodowego, tak jak nie wypłacimy tak długo, jak nie wypłacimy dywidendy z tejże spółki. Oczywiście polskie prawo, więc są wyłączenia. Co można, czego nie można. To zawsze można Czytać w ustawie, ale chociażby handel towarami, kupno, sprzedaż mieszkań, kupuje, remontuje, sprzedaje, żaden problem. Usługi różnego rodzaju, które oferuję, proszę bardzo, to można robić na cicie estońskim. Czy muszę płacić za taką spółkę? Nie, mam dwóch wspólników, nie płacę ZUS-u. W takiej sytuacji warto z tego korzystać. To może być spółka mąż-żona, jest ok. Mogę być dyrektorem, ale nie muszę pobierać pensji, bo moją wyna moim wynagrodzeniem w przyszłości może być z rozwartości udziałów albo potencjalnie dywidenda, której nie muszę wypłacać. Czyli mam dobrze pokładany biznes, mogę nie płacić tych podatków i mogę faktycznie sobie ten biznes dalej rozwijać. Ktoś powie: no dobra, ale jak mam te pieniądze wypłacić? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, umowy o dzieło, jednoosobowa działalność gospodarcza na ryczałcie, z której mogę korzystać z działalność gospodarcza ma bardzo szeroki zakres usług, które mogę wykonać na 8,5%. W takiej sytuacji wystawiam fakturę dla takiej spółki na cycie estońskim, a ona musi mi ją zapłacić. To nie jest wypłata dywidendy. Jeżeli cena jest rynkowa, jeżeli to nie jest za wynajem rzeczy, które wynajmuje spółce, bo są jeszcze oczywiście w Polsce pojęcia ukrytego zysku, znowu utrudnienie, tak, czyli trzeba czytać te przepisy, ale jeżeli zrobimy to wszystko tak, jak należy, to się nagle okazuje, że spółka płaci 0, ja płacę 8,5%, te pieniądze są moje, mogę zrobić z tym co chcę. Mogę korzystać z umów o dzieła, czyli w takiej sytuacji, jeżeli spółka wykonuje jakieś rzeczy kreatywne, to ja mogę chociażby dla niej zrobić stronę internetową, reklamę na YouTubie, zrobić jakieś banery reklamowe, teksty sprzedażowe, za co spółka mi zapłaci. Często o tym mówimy u Ciebie na kanale, ale jeżeli ktoś jest nowy, to przypomnę: umowy o dzieło podlegają pod 50% kosztów uzyskania przychodu, czyli jeżeli mam 60 tysięcy złotych przychodu, 30 tysięcy kosztów, to mam 30 dochodu. Jak nie mam innego źródła otrzymania, to jest kwota wolna w Polsce. Podatku nie płacę. Kto wie, może kwota wolna jeszcze wzrośnie. Na razie były zapowiedzi, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało docelowo. Wtrącę Nawet... i dodam, że przypomnę, że jeszcze parę lat temu my mieliśmy w Polsce kwotę wolną od podatku na poziomie 3000 zł. I pamiętam, że oczywiście na naszym kanale, ale nie tylko, był, było bardzo często podnoszone, że to trzeba bardzo mocno podnieść do góry. I bardzo dobrze pamiętam, ile osób wtedy pisało: Nie, no niemożliwe, w Polsce się nie da, bo coś tam, no inne kraje, tam Estonia, czy coś bez przesady, to jest mniejszy kraj, a Zachód to bogaci i tak dalej. I jakoś to się udało zrobić. Więc właśnie, kto wie, może i jeszcze podniosą. Jakby się udało podnieść do 60 i podlegałoby to też pod umowę o dzieło, to wyobraź sobie, że w Polsce możesz zarobić 120 tysięcy złotych bez podatku i bez ZUS-u. <grych> to już wygląda bardzo fajnie to na osobę, tak? Przy czym też wtrąca się do tych umów o dzieło. Oczywiście one są teraz bardzo rozsądne i korzystne, ale pamiętajmy, być może gdzieś za rogiem czyha lewica i będzie chciała w końcu oskładkować i ozusować, opodatkować bardziej właśnie umowy o dzieło. To wtedy chyba nic tak naprawdę, jeśli chodzi o typy umów, nie zostanie, no bo tak, oczywiście, umowa o pracę jest ozusowana, oskładkowana, umowa o zlecenie też. To jest też zabawne, że ta zlecenie w praktyce, jeśli chodzi o stawki, to się niewiele różni od tej o pracę. Tak. No jeśli, jeśli jeszcze ozusują o dzieło, to co nam zostanie? No tak naprawdę B2B, tak? Jednoosobowa działalność gospodarcza, którą możesz odwieszać i zawieszać. Odwieszać i zawieszać, kiedy jest zawieszona, co nie podzielasz zus chociażby to. Natomiast y, liczę, że te umowę o dzieło zostaną w takiej formie, w jakiej są, bo już było kilka podejść do tego, żeby oskładkować faktycznie tę umowę o dzieło, i ostatecznie nic się z tym nie wydarzyło. Liczę, że tak będzie dalej. Co będzie, no oczywiście będziemy czekali na projekty ustawy w tym zakresie. Jak będzie już po drugim czytaniu, można powiedzieć, sytuacja jest poważna. Jeżeli inaczej będą jakieś nawet projekty, które nie idą dalej, to jeszcze nie musimy się tak mocno e, o to obawiać. Ale poza tym, jeszcze mamy kilka opcji, z których możemy skorzystać. Jak już sobie wypłacimy te pieniądze do siebie, na razie jeszcze tym dziełem, bo możemy, tak, do 200-400 tysięcy złotych rocznie nawet, to co zrobimy z tym dalej? I to też jest część strategii, właśnie którą też każdy przedsiębiorca powinien mieć. Bardzo często ludzie o to pytam, i bardzo często ludzie mówią: Nie wiem. A jakie jest pytanie? Jak już te pieniądze będą u ciebie, to jaki masz plan? Co chcesz z tym dalej zrobić? Chcesz kupić dom, samochód, inwestować na giełdzie, czy może kupić metale szlachetne? Jaki masz plan? I często przedsiębiorcy mówią: Nie wiem, jak będę miał te pieniądze, to pomyślę. Błąd. Ponieważ już powinniśmy nad tym zacząć myśleć w momencie, kiedy te pieniądze zaczynają do nas wpływać. Bo jeżeli chce grać na giełdzie, jeżeli chcę kupować mieszkania na wynajem, to może powinienem założyć fundację rodzinną, którą w tej chwili już można założyć. Jeżeli ja te pieniądze wniosę do fundacji rodzinnej, wniosę te nieruchomości nawet do fundacji rodzinnej, a mogę bez podatku je wnieść, bez CIT-u, bez PIT-u, bez VAT-u, to w takiej sytuacji już fundacja rodzina, która będzie pomnażać te pieniądze na zyskach kapitałowych, na wynajmie nieruchomości, są nieopodatkowane. Aż do ich wyjęcia, jeżeli je wyjmę, zapłacę 15% podatku dochodowego. Tylko od tej kwoty, którą sobie wyjąłem. I tutaj też zaznaczę, że mamy już interpretację Urzędu Skarbowego, że zyski kapitałowe, nawet takie inwestycje day-to-day, day, tak? czyli jeżeli dzisiaj kupuje, dzisiaj sprzedaje, są zwolnione z opodatkowania fundacji. Bo tam był taki jeden punkt, zresztą nawet mi się wydaje, że u ciebie na kanale o tym mówiłem, który mi się bardzo nie podobał, że fundacja jakby służy akumulowaniu majątku, czyli nie po to, żebyś coś kupił i sprzedał, tak? czyli nie po to, żebyś miał aktywa w celu dalszego zbycia, ale nie dotyczy to papierów wartościowych. Także dobra wiadomość, można z tego korzystać. I robi nam się taki logiczny ciąg, tak? Mam spółkę na cycie estońskim, mogę rozsądnie sobie to wypłacić, mogę to zwrócić sobie do fundacji, która też mi te pieniądze pomnaża. Może to będzie rozwiązanie, tak? Jeżeli umowy o dzieło nie będą działać, to może fundacja powinna prowadzić działalność gospodarczą, tak? I wypłacać mi jako beneficjentowi środki 15%, tak? Może to będzie lepsze niż płacenie ZUS-u od całego wynagrodzenia, Poza tym, tak naprawdę, pamiętajmy, że nadal możemy optymalizować sobie ZUS chociażby takimi małymi umowami zlecenia. Jak prowadzę, jak wykonuję dzieła, nie, płacą, yy, nie płacę ZUS-u. Natomiast fajnie być ubezpieczonym. Nadal cały czas można korzystać z tego, że mogę mieć ze swoją spółką umowę zlecenie na 100 zł w skali miesiąca na wykonanie pracy przez godzinę w miesiącu sprawdzenie korespondencji firmowej, tak? Albo wyciągnięcie jej ze skrzynki. W takiej sytuacji jestem w pełni ubezpieczony, więc też mogę z tego korzystać. Też dzisiaj nagrywamy, dzisiaj jest 5 marca. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja z podatkiem belki w Polsce. Może troszeczkę te przepisy zostaną poluzowane i częściowo będzie można otrzymywać jakieś środki czy też inwestować w własnym zakresie i ten podatek z zysków kapitałowych troszeczkę jeszcze sobie zminimalizować. Możliwości jest dużo, można z tego korzystać, tylko trzeba sobie to wszystko odpowiednio poukładać. Ostatnie pytanie podsumowujące. Chyba jeżeli chodzi o ten rok poprzedni rok, czyli po prostu ostatnie miesiące, to nie zaszły w Polsce jakieś radykalne zmiany podatkowe. Zgadzam się absolutnie. Obawiałem się, że będzie gorzej, natomiast na tę chwilę można powiedzieć, że jest bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. Jeżeli pojawiają się jakieś zmiany, to raczej na plus niż na minus. Oczywiście w zależności od tego, kto w jakim yy, sektorze działa, yy, miał się pojawić ksef. Tak, czyli Krajowy System Elektronicznych Faktur został on przesunięty. To bardzo dobrze, bo też to daje większą elastyczność przedsiębiorcom, bo inaczej, co zostaje w systemie? Zostaje w systemie. Tak? W tej chwili mamy jeszcze to elastyczne z wystawianiem faktur, z zastanawianiem się, czy ta faktura jest dobrze zrobiona, czy może jednak nie jest dobrze zrobiona. Umówmy się, to niedługo wejdzie. Tak? Prędzej czy później, ale na tą chwilę ten rok wydaje się, że będzie raczej spokojny. Ten rok można przeznaczyć na to, żeby właśnie poprawić sobie wszystko w spółce. Tak? To, co do tej pory było robione, tak jak zawsze, od 20 lat bez zmian. Może warto się skupić na tym, co ulepszyć, żeby tych kosztów było jak najmniej, żeby te podatki były jak najmniejsze, żeby ten zysk nam rósł. A jeżeli chodzi o zmiany podatkowe, mam nadzieję, że dopiero w przyszłych latach będziemy musieli się nad nimi pochylić. Tak, i oczywiście mamy nadzieję, że będą to zmiany na lepsze. Zdecydowanie. To tyle na dzisiaj. Standardowo przypominam o subskrybowaniu naszego kanału, o aktywności pod tym filmem, jeżeli macie jakieś pytania, być może związane z podatkami. Również zadawajcie je w komentarzach. Wiele osób, bardzo wiele osób nawet czyta te komentarze, więc można wymieniać się poglądami. Przypominam też o mojej akcji: sklep.namzależy.pl, łamane przez akcja. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.